Nie bój się. Słowa te wypowiada Chrystus do Piotra w szczególnym momencie. Jezus naucza nad jeziorem. Ponieważ ty, tłum cisnął się do niego, Jezus wsiada do łodzi. Kiedy skończył mówić, wiedząc, że rybacy przez całą noc nic nie złowili, poleca wypłyń na głębie. Posłuszeństwo Piotra. Pomimo pewnych oporów wyrastających z jego rybackiego doświadczenia, owocuje obfitym połowem. Zagarnęli wielkie mnóstwo ryb i napełnili obie łodzie. Pierwsza reakcja Piotra to zdumienie spowodowane nagłym doświadczeniem budzącej bojaźń mocy i obecności Boga. Prowadzi to do wyznania własnej grzeszności. Odejdź ode mnie, mówi do Jezusa, boleśnie świadom własnej niegodności. Jezus przyszedł jednak powołać właśnie tych, którzy uznają swoją grzeszność. Nie bój się, mówi Piotrowi, posługując się tymi samymi słowami, którymi wcześniej aniołowie zwracali się do ludzi i których Jezus będzie jeszcze często używał, zwracając się do innych osób. Nie bój się, te same słowa usłyszał święty Józef od anioła we śnie. Nie bój się, to samo powiedział Maryi zwiastujący anioł. Przez to samo napełnienie anioła. Józef zostaje włączony w tajemnicę wcielonego Boga. Charakterystycznym rysem świętego Józefa jest jego zdolność słuchania tego, co Boże, i zdolność rozróżniania. Orędzie Boże może przyjść tylko do człowieka, który jest obdarzony wewnętrzną czujnością na Boże rzeczy. Oraz wrażliwością na Boga i na Jego drogi. Przekazane Józefowi orędzie jest potężne i wymaga nadzwyczajnej wiary. Wypełnił misję, jakiej od niego zażądał Bóg: wziął Maryję za żonę i czuwał nad Jezusem. Następnie będzie chronił swoją rodzinę, uchodząc do Egiptu. Święty Józef więc, więc człowiekiem posłusznym Bogu i człowiekiem podejmującym zadanie. Przykład świętego Józefa zachęca nas do działania. Kiedy więc dzisiaj tutaj stajemy w Narodowym Sanktuarium świętego Józefa, a jeszcze lepiej powiedziawszy w Sanktuarium świętej rodziny, gdzie gromadzi się także rodzina radia Maryja, a tematem tego spotkania jest święty Józefie. Dziś szczególnie potrzebujemy twojego wstawiennictwa i opieki. To wsłuchując się w dzisiejsze słowo Boże, z łatwością myślę, odczytamy przesłanie, albo odpowiedź, jaką słowo Boże daje na tę naszą prośbę. Jest to odpowiedź i jest to zarazem zadanie dla nas wszystkich. A mianowicie nie bój się, wypłyń na głębie i działaj. Strach Piotra, o którym żeśmy słyszeli, zostaje pokonany przez moc Boga. Wspólnota chrześcijańska w swoim wysiłku ewangelizacyjnym musi szczególnie zawierzyć Słowu Bożemu i nie powinna opierać się na niczym innym i nie powinna szukać czegoś innego, nawet pod pretekstem, że służy to Ewangelii. Do tego zachęcał cały Kościół Jan Paweł II już w roku 2001, pisząc. Teraz winniśmy spojrzeć w przyszłość, wypłynąć na głębie, ufając Słowu Chrystusa. To, czego dokonaliśmy w minionym czasie, nie upoważnia nas bynajmniej do jakiegoś zwyczajnego zadowolenia, ani tym bardziej nie pozwala nam zaniechać naszych działań. Przeciwnie, dotychczasowe doświadczenia powinny wzbudzić nowe energie nakłaniające nas byśmy wyrazili entuzjazm w konkretnych przedsięwzięciach Jezus sam nas napomina ktokolwiek przykłada rękę do pługa a wstecz się ogląda nie nadaje się do królestwa bożego w służbie królestwu nie ma czasu aby oglądać się za siebie a tym bardziej aby oddawać się bezczynności Czeka nas wiele zadań. Ważne jest jednak, aby wszystko, co z Bożą pomocą postanowimy, było za, głęboko zakorzenione w modlitwie i kontemplacji. Żyjemy w epoce nieustannej aktywności, która często staje się gorączkowa i łatwo może przerodzić się w działanie dla działania. Musimy opierać się tej pokusie i starać się najpierw być, zanim zaczniemy działać. Niekiedy, przyznajmy, działamy nieco na oślep i osobiście, jako wspólnota, albo nie odróżniając rzeczy ważnych od mniej istotnych, niekiedy marnując nasze siły. A jeszcze częściej jako wspólnota Kościoła, rozpraszając nasze siły. I dzisiaj aktualna jest przestroga świętego Pawła. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Polosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? A przeto upominam Was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród Was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. To prawda, że Pan Bóg oczekuje od nas konkretnej współpracy z Jego łaską. A zatem wzywa nas, byśmy w służbie Jego królestwu wykorzystali wszystkie zasoby naszej inteligencji i zdolności działania. Bieda jednak, biada jednak, gdybyśmy zapomnieli, że bez Chrystusa nic nie możemy uczynić. To modlitwa sprawia, że w życiu towarzyszy nam świadomość tej prawdy. Także naszym udziałem powinno stać się doświadczenie uczniów opisane w dzisiejszej relacji ewangelicznej o cudownym połowie. Całą noc żeśmy pracowali i nic żeśmy nie ułowili. W takim momencie potrzebna jest wiara, modlitwa i dialog z Bogiem, aby serce otworzyło się na strumień łaski. A słowo Chrystusa mogło przeniknąć nas z całą swoją mocą. Wypłyń na głębię. W czasie tamtego po połowu to Piotr wypowiedział słowa wiary. Na Twoje słowo, na Twoje słowo zarzucę sieć. Przy tej okazji naszej dzisiejszej modlitwy. Pragnę przypomnieć za Wielkim Papieżem Benedyktem XVI, że jedynym kryzysem Kościoła w świecie zachodnim, w którym my żyjemy, jest kryzys wiary. Jeśli nie odnajdziemy prawdziwej odnowy wiary, wszelkie reformy strukturalne, synodalne, czy jak je jeszcze zechcemy nazwać i przeprowadzić, nie będą skuteczne. Nie wolno nam się godzić na to, aby sól utraciła smak, a światło było mieszczone pod korcem. Musimy z całą chęcią karmić się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i chlebem życia danym nam jako wsparcie. Żyjemy w czasie, kiedy nasza świat i nasza ojczyzna. Stoi w obliczu bezprecedensowych ataków na godność ludzką, na wartości chrześcijańskie. Ale zarazem, właśnie w tych czasach dzisiejszych, wielu ludzi odwraca się od, chrze od chrześcijaństwa nie dlatego, że jest zbyt trudne, ale dlatego, że jest zbyt miękkie, nie dlatego, że wymaga za dużo. Tylko dlatego, że wymaga za mało. Nie należy się nigdy martwić tym, gdy świat nie zgadza się z nami. Gdyby się zgadzał, to by znaczyło, że nie głosimy Ewangelii. I jesteśmy jak ten świat. Chrześcijanom nie chodzi o wygranie tej czy innej bitwy, bo wiemy, że wojnę wygrał już Jezus. My mamy dawać świadectwo. A jeśli mówienie prawdy uratuje komukolwiek życie, to bardzo dobrze. A jeśli nie będziemy dawali świadectwa prawdzie, będziemy współwinni. Dzisiaj stajemy przed bardzo konkretnym wyzwaniem. Musimy się zdecydować: albo przyznajemy rację światu i rewidujemy nasze nauczanie, albo ze zdrową dumą bez lęku i wstydu przedstawiamy własną wizję rzeczywistości jako dobrą i właściwą. Gromadzi nas dzisiaj, jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca, modlitwa w intencji rodziny i obrony życia. Pragnę tę ważną sprawę ochrony życia ludzkiego przed narodzeniem przedstawić w możliwie prosty i jasny sposób. Mianowicie, owocem poczęcia człowieka jest istota ludzka o unikatowej tożsamości genetycznej. I nie jest to żadna filozoficzna ani teologiczna spekulacja, nie jest to nawet kwestia wiary to jest po prostu fakt biologiczny, którego, jeśli szkoła jest dobra i nie ma w nim ideologii, dowiadujemy się o tym przynajmniej w szkole średniej, że owocem poczęcia człowieka jest istota ludzka o unikatowej tożsamości genetycznej. I po drugie, że w sprawiedliwym społeczeństwie, w państwie prawa, niewinne życie ludzkie jest zawsze prawnie chronione. I to są jedynie dwie rzeczy, o których musi wiedzieć każdy, aby zrozumieć, dlaczego aborcja jest złem. Mądremu dość. Mądrość ewangeliczną, sprawdzoną we własnym życiu, trzeba nieść w sposób dojrzały, niedziecinny i też nieagresywny w świat kultury i pracy, w świat mediów i polityki, w świat życia społecznego. Dlatego konieczna jest systematyczna praca nad zwiększaniem świadomości Polaków. W sprawach ważnych do rodziny dzieci i młodego pokolenia. Chodzi zwłaszcza o przyszłość młodego pokolenia, które powinno zostać przez szkołę przygotowane do samodzielnego życia, umiejętności samodzielnego myślenia, z wiedzą, że to chrześcijaństwo ukształtowało cywilizację w tej części świata. Plan rugowania religii ze szkoły, który obecnie jest prowadzony, jest tylko wstępem do znacznie większej reformy związanej z edukacją, reformy u której podłoża jest marksizm kulturowy. Musimy pamiętać jako rodzice, dziadkowie, jako ci, którzy są odpowiedzialni za młode pokolenie, że współczesna wojna ideologiczna nie toczy się w polityce i ekonomii. Ona toczy się w szkołach i na uczelniach. I dlatego tak ważna jest troska, a także, jeśli trzeba, opór społeczny rodziców wobec zakusów ideologii marxistowskiej w polskiej szkole. Bez tej wiedzy, bez tego przygotowania, bez tożsamości narodowej, każdy naród, o tym najlepiej wiemy, Wcześniej czy później staje się sługą, jeśli nie niewolnikiem innych. Dlatego tak ważna jest troska o poszerzanie tej świadomości wszystkich. Tutaj, w tym poszerzaniu wiedzy, informacji, w pomocy, aby wypłynąć na głębie myślenia, swoją rolę mają do spełnienia media, także katolickie, w tym Radio Maryja i Telewizja Trwam. Stąd też nieustannie od początku ich istnienia ataki na te instytucje, raz mniejsze, raz większe, dlatego że przynoszą one inny obraz świata i rzeczywistości niż ten, który jest prezentowany w mediach tzw. głównego nurtu. Zresztą ten obraz świata w mediach głównego nurtu jest tak podobny, do bólu przewidywalny, że jest po prostu nudny. Przykład świętego Józefa jest dla nas wszystkich zachętą do wypełnienia z wiernością, prostotą i pokorą zadania, jakie wyznaczyła nam opatrzność. Dla małżonków i rodzin, aby potrafili docenić piękno prostego i pracowitego życia i tak wychowali swoje dzieci. Kapłanom, którzy są Ojcami dla Wspólnot Kościelnych, niech wyjednuje, aby kochali Kościół czułą i ofiarną miłością. Osobom zakonnym niech pomaga wiernie i z radością żyć według rad ewangelicznych. U świętego Józefa nie ma podziału na wiarę i działanie. Wiara jednocześnie kieruje Jego uczynkami. Modlitwa i codzienna służba są naszą zwycięską bronią. Miłość jest zawsze główną drogą na drodze wiary. ziarna miłości, które będziemy potrafili zasiać z Bożym błogosławieństwem, wiekiekują i z czasem przyniosą owoce dobra. A więc, nie bój się, wypłyń na głębie i działaj. Święty Józefie, w tych trudnych czasach strzeż naszej wspólnoty wiary, którą Jezus Chrystus zechciał uczynić wspólnotą swoich sióstr i braci. Nie pozwól nam ulec pokusie zniechęcenia i oddal ducha tego świata, abyśmy pozostawali czytelnym znakiem sprzeciwu. Święty Józefie, oświecaj drogę Kościoła, którego jesteś patronem, aby w ciemne zaułki współczesnego świata mógł zanieść blask prawdy o grzechu i łasce, o śmierci i życiu, o sprawiedliwości i miłosierdziu, o Bogu, który w Trójcy Świętej jedyny. Żyje i króluje na wieki wieków.